Jeszcze raz dzień dobry, witam wszystkich. Minęła godzina 9. Możemy zaczynać. Wysoka Rado, otwieram 43. sesję Rady Miasta Lubań, zwołaną na wniosek burmistrza miasta z dnia 30 sierpnia 2021 roku. Na podstawie listy logowania stwierdzam kworum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta Lubań. Wysoka Rado, w imieniu Wysokiej Rady witam pana burmistrza Arkadiusza Słowińskiego, pana skarbnika Łukasza Maćkowiaka, a także panią mecenas Magdalenę Reichengel. Dzisiejsza sesja została zwołana zgodnie z wnioskiem burmistrza miasta z dnia 30 sierpnia. Wniosek został uzasadniony następująco. Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2021, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków przeznaczonych na sfinansowanie 3 zadań majątkowych i zapewnienia możliwości wykupu części gruntu z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Lubania. Szybkie procedowanie uchwały pozwoli na jak najszybsze rozpoczęcie realizacji inwestycji drogowych dotyczących łączników między ulicą Górniczą a Zawidowską oraz pomiędzy Leśną a Aleją Niepodległości oraz pozwoli na przygotowanie projektu przebudowy ulicy Kolejowej i Jeleniogórskiej. Przychyliłem się do tego wniosku, stąd też dzisiejsza sesja. Obrady tej dzisiejszej sesji przewidują następujący porządek. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2021. Punkt trzeci, zamknięcie obrad. Wysoka Rado, przystępujemy do drugiego punktu dzisiejszych obrad. To jest do podjęcia uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2021. Czy do przedstawionego projektu mają państwo pytania? Pan radny Daszkiewicz, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie burmistrzu, ja mam tylko takie pytanie, czy można byłoby sprecyzować oznaczenie działki, o której chodzi wykup, działek, o której chodzi wykup odnośnie do obwodnicy, czy tam ten numer działki, arku, żebyśmy można było odnaleźć. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz odpowie, czy pan skarbnik? Nie słychać pana burmistrza. Nie. Włączyłem się, żeby nie będzie słychać. Nie, nie. Jeszcze raz? Słychać? Teraz słychać? Okej. Okay. Dobrze. Szanowni panie. Dobrze. Szanowni państwo, generalnie chodzi o to, że to jest wykup działki od firmy, która się tam znajduje. To jest od Automateku. Nie jestem w stanie podać numeru tej działki, bo to jest działka, która została jakby oczywiście odpowiednią procedurą wyłączona z Automateku, wyceniona przez rzeczoznawców i teraz na podstawie operatu szacunkowego, który przekazany nam został przez rzeczoznawców, w wyniku porozumienia przyjmujemy tą działkę pod cel publiczny, czyli pod obwodnicę. To jest jakby odpowiedź na pytanie. Czyli jest to po prostu działka granicząca z Automatykiem. W momencie, kiedy zostanie to przez nas przejęte, wykupione, oczywiście będzie to działka, która będzie graniczyła z firmą Automatek. Niemniej jednak według projektu czy planu, który jest, jeżeli chodzi o przebieg tej zachodniej obwodnicy miasta Lubania, na razie ona przebiega przez część działki należącej do firmy Automatek. Dziękuję. Pan radny Daszkiewicz chce dopytać. Panie przewodniczący, to ja tylko prośba, jakby można było do radnych wysłać tylko mapkę graficzną, w którym dokładnie to miejsce jest, żebyśmy wiedzieli, na czym procedować. Poproszę wydział, żeby
Super, przygotowali dziękuję. Mapkę i przysłali, dobrze? Pani radna Adler, później pan radny Szaleski i pan radny Kardel. Dzień dobry, ja się przywitam, bo się wcześniej nie przywitałam. Szanowna Rado, ja mam takie refleksje na ten temat, troszeczkę związany z tymi wszystkimi projektami, szczególnie dotyczącymi ulicy Kolejowej Jeleniogórskiej, bo ma być opracowywana dokumentacja techniczna. Jest mi trochę przykro, bo ja mieszkam przy ulicy Kolejowej, zabiegam o to, żeby tutaj było jak najlepiej i czuję się w tej chwili ograna. Ja wiem, że to o to chodziło, ale po prostu jest mi po ludzku bardzo przykro z tego powodu, że przepraszam, bo mi się tutaj włączyło coś. Przepraszam. Przykro mi jest, że radny Kraska, młody radny, gdzie tutaj też jego siostra mieszka, radny Jastrzębski, jakby za plecami, wiedząc, że Nowy Ład da pieniądze na remont ulicy Głównej, w tej chwili piszą wnioski jakby już pod konkretny program na przebudowę ulicy Kolejowej i ulicy Jeleniogórskiej, że to oni tak zabiegają. Powiem szczerze, ta ulica nie wymaga naprawdę przebudowy. Jest wiele ulic w Lubaniu, które wymagają natychmiastowego remontu i to jest takie, wiecie Państwo, takie granie pod publiczkę, żeby pokazać, że coś działamy. To są pieniądze przy okazji pozyskane i uważam, że to jest takie działanie naprawdę tylko jako kiełbasa wyborcza, ale okej. Tak widocznie będziemy grali, ale powiem po ludzku, jest mi po prostu bardzo, bardzo przykro, ponieważ ja wiem, że to była już program wyborczy w Pani radna, ulica proszę Główna. Ja wiem, do uchwały. Już wiem, by ulica Główna była tym programie wyborczym. Ja ją monitorowałam, wcale nie czuję się tutaj jakimś autorem. Ja zostałam radną po to, żeby działać dla mieszkańców. Tak jak ja mieszkam przy ulicy. Ja wiem, tylko ja po prostu muszę to powiedzieć, bo jest mi po prostu po ludzku cholernie przykro, że jestem taką do dupy radną, że nie potrafię zabiegać tutaj o mieszkańców, a koledzy z innego ugrupowania potrafią tak świetnie zabiegać. To jest po prostu niefajnie, bo myślałabym, że we trójkę możemy zrobić więcej, ale widać naprawdę w każdym momencie gramy przeciwko sobie. To jest moja refleksja, jestem starszą panią, mam prawo tak się poczuć, po prostu oszukana. Myślę, że o to chodziło. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, pani radna, że każdy powinien uderzyć się w pierś i zacząć jakby tutaj od siebie. A muszę pani powiedzieć, że naprawdę i radny Kraska, i pani Teresa Kraska, i pan Jastrzębski wykonali ogromną pracę, żebyśmy tutaj mogli to procedować, także naprawdę proszę nie umniejszać tutaj ich zasług. Proszę, pan radny Szalewski. Pan radny Szalewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja bym chciał się dołączyć do wniosku kolegi Roberta Daszkiewicza, ponieważ my mamy w uzasadnieniu hasłowo napisane tylko ulice wymienione i nie mamy pojęcia, jaki zakres dokładnie obejmuje ten wniosek. Miałbym naprawdę gorącą prośbę, żeby może na przyszłość, ale też i tym razem, żeby po prostu dołączać mapkę z wrysowanym na czerwono odcinkiem, który podlega wnioskowi, bo cała ulica Kolejowa, nie wiem, czy jest na myśli cała pętla i wszystkie dojścia i przejścia, odcinek Jeleniogórskiej, odkąd dokąd. Łącznie... Tego jeszcze nie wiemy, bo to dopiero będzie projektowane. No ale chyba jakieś zamierzenie jest, skoro jest wniosek, no to
koncepcja jakaś na pewno w głowie się pliła, odkąd dokąd mniej więcej, chociaż w tej chwili nie wiemy, o jakim zakresie mówimy kompletnie. Poza tym łącznik między Zawidowską a Górniczą. Czy mamy na myśli łącznik między szpitalem a Górniczą, czy chodzi jeszcze o coś innego? Łącznik między Aleją Kombatantów a Leśną. Czy to jest ten krótki odcinek przy ulicy, przed ulicą Groblową? Czy to jest też jeszcze... To jest ten odcinek. Łącznik Niepodległości z Leśną to jest ten krótki odcinek między piekarnią, można powiedzieć, a ulicą Groblową. Po prostu no, chcielibyśmy wiedzieć, o czym w ogóle dyskutujemy. Także bardzo bym prosił o jakieś tam graficzne zaznaczenie tych rzeczy, bo, no, bo ciężko jest w ogóle cokolwiek debatować. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Marek Kardela, bardzo proszę. To znaczy, ja chciałem zapytać o to, co zapytał pan Szalewski. Chodziło mi o zakres robót ulicy Kolejowej i Leniogórskiej i podziękować imieniu mieszkańców tych ulic za to, że zostaną wyremontowane. O to chciałem zapytać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A czy pan burmistrz do tej wypowiedzi się chce odnieść? Znaczy, jestem słyszany, tak? Znaczy, szanowni państwo, ja przepraszam, zdejmę te słuchawki. Szanowni państwo, troszeczkę wychodzicie za daleko. Nie jest rolą radnych mieć rozrysowane na, powiedziałbym, jakichś opracowaniach graficznych zakresy prac modernizacyjnych, bo jeżeli ktoś jest w terenie, to wie, że ulica Kolejowa to jest pętla, to są również pewne poprzeczki i jeżeli jest wymieniona ulica Kolejowa, to obejmuje to całość ulicy Kolejowej. Jeżeli chodzi zaś o ulicę Jeleniogórską, to oczywiście możemy remontować tylko to, co jest w granicach, znaczy co jest własnością Urzędu Miasta Lubań, czyli Samorządu Lubańskiego, a zatem odcinek tak de facto, który łączy ulicę Główną z ulicą Kolejową i prowadzi w stronę ulicy, w stronę zakładu pracy jednego z największych tutaj na terenie naszego miasta. To jest oczywiste i mam, wierzę to, w to, że państwo jakby będąc w terenie wiedzą, o których odcinkach mówimy. Tak jak mówię, wychodzicie państwo troszeczkę za daleko, jeżeli chodzi o pewne swoje żądania. Oczywiście powiem wprost, one nie będą zrealizowane, czyli nie będzie żadnych grafików, żadnych grafów dotyczących modernizacji czy pokazywania ulic, choćby z tego powodu, że to dopiero będzie przedmiotem całościowego i globalnego opracowania. Tutaj jeżeli chodzi o uwagę do pana Szelskiego, to nie ma co się śmiać. Pan po prostu myli rolę radnego z rolą projektanta. Co innego jest być projektantem, proszę pana, a co innego być radnym. I teraz jeżeli zaś chodzi o tą ulicę, jeżeli chodzi zaś o łączniki, które są też proponowane przez nas do tego, żeby to wykonać, to chcę powiedzieć, że jakby w tak zwanym, w cudzysłowie, praniu, przy budowie pierwszego odcinka pętli rowerowej w naszym mieście, który no już mam nadzieję niebawem zostanie otworzony, z logiki pewnej wyszło, że warto dołożyć taki łącznik między drogą prowadzącą, znaczy drogą pieszą, pieszo-rowerową de facto, prowadzącą z ulicy Górniczej w stronę szpitala, od tego właśnie chodniczka takiego przejścia w stronę około 200-210 metrów w stronę budowanej drogi rowerowej, żeby łatwiej było właśnie od strony osiedla Piast do tej drogi rowerowej dojechać. No nie ukrywam, że już pracujemy też nad tym, o czym rozmawiam z wieloma radnymi, których spotykam i którzy chcą ze mną rozmawiać, nad kolejnymi odcinkami dróg rowerowych w naszym mieście. Zaś jeżeli chodzi o ten łącznik między ulicą Leśną a Aleją Niepodległości, to wynika między innymi z potrzeb zgłoszonych zarówno przez mieszkańców, jeżeli jesteśmy w terenie, jak i przez radnych z tamtego rejon. Jeżeli zaś chodzi o takie krótkie podsumowanie ulicy Kolejowej i Jeleniogórskiej jeszcze, to chcę powiedzieć, że my na ten temat rozmawialiśmy między innymi przy okazji
spotkania klubowego. Ja mówiłem o planach i zamierzeniach, jeżeli chodzi o Nowy Ład. Musieliśmy jednak poznać szczegóły, jeżeli chodzi o możliwość aplikowania do poszczególnych wniosków. I tam otworzyła się taka furtka, czy sprawa dofinansowania z Nowego Ładu jest przesądzona? Nie. To dopiero się rozstrzygnie w okolicach 15 września. Mam nadzieję, że dla nas pozytywnie, no bo wszyscy, którzy są zainteresowani tym, co dzieje się w mieście, wiedzą o tym, że akurat zarówno ulica Główna, jak i Kolejowa wymaga natychmiastowej interwencji, jeżeli chodzi o modernizację i wierzę, że uda się jeden z punktów programu wyborczego, który zarówno ja powiedziałbym w tym momencie pokazywałem w programie wyborczym, jak i klub radnych, z którym wspólnie startowaliśmy, zrealizować i przede wszystkim da to pewną ulgę mieszkańcom, którzy tymi drogami jeżdżą, a też da ulgę tym, którzy potencjalnie będą musieli jeździć, bo na przykład coś stanie się na Krajowej 30, tutaj w okolicach ulicy Mostów nad rzeką Kwisą. No tak krótko, jeżeli chodzi o podsumowanie, więcej już w tej sprawie zabierać głosu nie zamierzam, bo wydaje mi się, że sprawa, jeżeli chodzi o inwestycje wskazane tutaj w uchwale, jest prosta, ale jak widać, można z wszystkiego zrobić mapę. Dziękuję. Proszę Państwa, ciężko mówić o wysłaniu na razie mapki, w związku z tym, że zabezpieczamy pieniądze na dokumentację dopiero projektową, do której przecież też będą mieli Państwo dostęp. Dobrze, Pan Radny Daszkiewicz jeszcze chce o coś zapytać później. Dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję Panu Burmistrzowi za obszerne wyjaśnienie, chociaż no, może bez tych różnych wstawek, dlatego no, merytorycznie było, ale te wstawki były niepotrzebne, dlatego że przypominam, no, Rada to jest merytorycznie organ uchwałodawcy, my mamy prawo do zadawania pytań, nawet no, lepszych, gorszych i tak dalej. Panie Przewodniczący, mam do Pana pytanie, bo Pan mi odpowiedział, że dostanę mapkę odnośnie mojego pytania. Pan teraz nie wiem, bo padła odpowiedź, że żadnych mapek nie będziemy dostawać. Nie, mapkę odnośnie wykupu. Okej, dobrze, bo doprecyzowuję, bo już trochę teraz się pogubiłem w tej odpowiedzi. Okay. Dobrze, dziękuję ślicznie. Pani Radna Adler, proszę. Mikrofon proszę włączyć. Chciałam się dopytać, skoro dotknęliśmy już tego projektu Nowy Ład, programu, czy radni z innych okręgów aplikowali szczególnie o ulicę Łukasiewicza, bo tam po prostu jest dramat i jest jeden z punktów programu Nowy Ład, który by umożliwiał zrobienie tej instalacji sanitarno-deszczowej i ewentualnie przebudowy, no bo to jest droga, która w Lubaniu wymaga przede wszystkim w pierwszej kolejności remontu. Dziękuję. Tak, oczywiście aplikowaliśmy, rozmawialiśmy na temat ulicy Łukasiewicza. Z tym, że no, w związku z tym, że z Nowego Ładu też są pieniądze ograniczone, uznaliśmy wszyscy, że ze względu chociażby na kluczowość drogi, priorytet ma ulica Główna, zwłaszcza, że no, pieniądze, które można pozyskać są bardzo duże i może więcej nie być szansy na po prostu zrobienie tej ulicy. Aczkolwiek kolejny z priorytetów na pewno naszym będzie ulica Łukasiewicza. Jeśli nie ma więcej pytań, to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o włączenie mikrofonów. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2021. Pani radna Marlena Adler. Jestem za. Pan radny Robert Daszkiewicz. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Mieczysław Iwanow. Jestem za. Pan radny Stanisław Jastrzębski. Jestem za. Pan radny Krzysztof Jaworski. Jestem za. Pan radny Marek Kardela. Jestem bardzo za. Pan radny Tomasz Korcz. Jestem za. Pan radny Michał Kraska. Jestem za. Pani radna Teresa Kraska. Jestem za.
Pan radny Ryszard Piekarski. Jestem za. Pan radny Eugeniusz Soliński. Jestem za. Pani radna Jolanta Stanasiuk. Jestem za. Pan radny Janusz Szalewski. Jestem za. Pan radny Jerzy Wawrzyniak. Jestem za. I pan radny Stanisław Wisłowski. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Wysoka Rado, w związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad zamykam obrady 43. sesji Rady Miasta Lubań. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za poświęcony czas. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.